Cześć, witajcie ponownie. Zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym po raz kolejny opowiem Wam o kosmetykach, które u mnie się nie sprawdziły i z których nie jestem zadowolona. Zanim jednak zacznę, być może widziałyście już filmiki, w których wyglądałam tak samo pod względem makijażu, czy fryzury, czy stroju. Po prostu postanowiłam jednego dnia nagrać kilka filmików, ponieważ w okresie świątecznym będę musiała troszeczkę więcej pracować, nie będę miała aż tyle czasu na nagrywanie. Więc postanowiłam wykorzystać pewnego dnia, że miałam wenę do nagrywania filmików, miałam niezłe światło, więc postanowiłam nagrać po prostu hurtem kilka filmików. To takie wyjaśnienie, a teraz przechodzę do kosmetyków. Zacznę może od tuszy do rzęs. Jest to jak zwykle, moje wysokie wymagania sprawiają, że niewiele tuszy potrafi im sprostać. Mam się takie dwa dzisiaj, które na moich rzęsach się niestety nie sprawdziły. Pierwszy z nich jest to Lancome Hypnose i to jest ta wersja Doll Eyes. Ona ma dosyć oryginalną szczoteczkę, taką w kształcie choinki, bardzo świąteczna. Ale niestety u mnie na moich rzęsach, szczególnie górnych, się absolutnie nie sprawdziła. Moim zdaniem formuła była troszeczkę za sucha. Ta maskara nie rozczesywała dobrze rzęs, ani ich nie wydłużała, ani nie pogrubiała. To była taka maskara, która jest na sobie na rzęsach, ale spektakularnego efektu nie daje. Na szczęście mam tylko próbkę, którą dostałam w jednym z takich pudełek z próbkami. Na pewno nie kupię, nie jest warta tej ceny. Wiele jest tuszy do rzęs z półek drogeryjnych, które dają o wiele ładniejszy, fajniejszy efekt. Drugi tusz do rzęs jest to tusz z firmy The Body Shop. Nazywa się Super Volume Mascara. I tutaj też mamy do czynienia z bardzo oryginalną szczoteczką. Zaraz Wam pokażę. Bo takie jakby wypustki w włosie nie jest równe. I ja je teraz używam do malowania dolnych rzęs, żeby ją zużyć, bo do tego się sprawdza całkiem nieźle. Natomiast nie jest maskara, która daje objętość, tak jak twierdzi producent. Nie trzyma podkręcenia, troszeczkę wydłuża, ale przez to właśnie, że nie trzyma tego podkręcenia, moje rzęsy po prostu sobie oklapną i efektu nie widać. Więc również nie jest to produkt udany z firmy The Body Shop. I tak jak powiedziałam, w przypadku maskary Hypnose lepsze są kosmetyki drogeryjne. Tusze z Rimmela ostatnio mi bardzo odpowiadają. Są tusze z Maybelline, które rzeczywiście nadają objętości. Natomiast ten to jest moim zdaniem bubel. Może nie jest taki tusz, który nam szkodzi, ale ja też zauważyłam, że on się chyba troszeczkę na mnie kruszył, więc on nie przetrwał, nie potrafił przetrwać do końca dnia. Często zdarzało się, że patrząc w lustro widziałam kropeczki tutaj osypującego się tuszu do rzęs, więc niestety nie mogę Wam polecić. Będąc przy temacie rzęs, mam tutaj takie serum do rzęs firmy Catrice, nazywa się Lash Plus Intensive Lash Growth Serum. I tutaj nam producent obiecuje, że rzęsy będą 25 razy dłuższe. Z tym, że ono obiecuje to, jeżeli używamy tego serum i chyba tuszy do rzęs z tej samej serii. Ja używałam tylko tego serum i nie zauważyłam żadnych efektów. Używałam go około 2 miesięcy, czyli tyle, ile tutaj producent sugeruje, żeby używać zanim zobaczymy efekty. I efektów nie zobaczyłam. Dobrze jest, że mi to serum nie zaszkodziło, nie farbowało mi powieki, nie zauważyłam żadnych zmian w gamce ocznej, ale nie zauważyłam też ani tego, że rzęsy są gęstsze, że są takie bardziej lepiej nawilżone, że są troszeczkę ciemniejsze, ani wzrostu. Ja w sumie nie oczekiwałam nawet wzrostu o 25%. Moje rzęsy i tak są długie, więc gdybym miała jeszcze dłuższe o 1/4, pewnie wychodziłyby mi poza brwi, więc tego akurat nie oczekiwałam może. Chodziło mi bardziej o zagęszczenie i dobre ich odżywienie, ponieważ ostatnio coraz częściej używam sztucznych rzęs, na przykład do makijażu, do tutoriali. I to niestety osłabia rzęsy. Nakładanie kleju, ściąganie tych sztucznych rzęs osłabia rzęsy. I ja po prostu oczekiwałam od tego serum wzmocnienia, ale niestety nie zauważyłam żadnych zmian, ani pozytywnych, ani negatywnych. Po prostu niczego to nie zmieniało. O wiele lepsze efekty daje olejek rycynowy nakładany regularnie na rzęsy i to już można zauważyć efekty dosyć szybko. Ja zauważyłam po miesiącu, że moje rzęsy były gęstsze, wyglądały po prostu zdrowie. Więc to serum, mimo że nie jest drogie, ono kosztowało kilkanaście złotych, 20 może, ale nie jest warte tej ceny. Kolejne dwa kosmetyki są z firmy NARS. Ja nagrałam też filmik z odpowiednikami kosmetyków firmy NARS. Nie wiem, czy już się pojawił na YouTube, czy dopiero się pojawi, więc troszeczkę się może powtórzę. Róż w odcieniu Super Orgasm nie podoba mi się głównie dlatego, że ma w sobie bardzo chamskie złote drobinki,
które nie nakładają się równo, które dają bardzo ordynarny efekt na policzkach. Nie jest to coś, co ja chciałabym mieć na swojej twarzy, jakbym sobie rozbiła pompkę i opadły mi te drobinki na twarz. Więc nie polecam, można znaleźć lepsze róże. Ja preferuję róże o wykończeniu satynowym. Ten taki brokatowy mi absolutnie nie odpowiada. I drugi produkt z firmy NARS to jest błyszczyk w ocenie Turkish Delight. To jest tylko taka wersja mini. I on mi nie odpowiada głównie ze względu na jego straszny, ohydny zapach. I to nie jest taki zapach, który można przeżyć. Moim zdaniem ja go nie mogę przeżyć. To jest taki zapach bardzo sztuczny. Nie wiem, czy mi się kojarzy. No po prostu z takimi sztucznymi składnikami w kosmetykach. Nie ma żadnego zapachu owocowego ani nic. Smakuje beznadziejnie. Jest to bardzo niekomfortowy błyszczyk do noszenia. Nie polecam. Strata pieniędzy. I ja nie wiem, czy go zużyję. Staram się, ale jest mi bardzo ciężko. Teraz wracając do kosmetyków dostępnych w Polsce. Cienie pojedyncze z firmy Essence. Ja mam takie dwa. Nie wiem, czy wszystkie mają takie same wady. Natomiast te kolory... niestety nie są napigmentowane. Zobaczcie, to jest piękny kolor, taki koralowy odcień czerwieni. To, co otrzymujemy na palcu i tutaj w opakowaniu, jest może nawet dosyć podobne, ale po roztarciu, po nałożeniu na powiekę otrzymujemy coś takiego, mgiełkę koloru. To nie jest coś, co ja chcę uzyskać. Jeżeli kupuję cienie, to zależy mi przede wszystkim na ich pigmentacji. Z drugim cieniem jest dosyć podobnie, troszeczkę lepiej. Ale również, kiedy go rozprowadzamy, kolor po prostu blednie. I jeszcze szczególnie, jak chcemy go rozcierać, tworzy się taki kolor błotnisto, niejaki. On zupełnie traci swój kolor i to wygląda raczej nieciekawie, więc... W zasadzie nie wiem dlaczego, czy ja trafiam na takie buble z firmy Essence, bo do tej pory jeszcze nie wiem, czy którykolwiek produkt przypadł mi do gustu z tej firmy. Na razie mam same nie do końca pozytywne doświadczenia z tymi kosmetykami. Ja wiem, że wiele z Was je uwielbia, są to Wasze ulubione kosmetyki. Ja niestety mam z nimi raczej negatywne doświadczenia i te cienie również nie poprawiły mojej opinii na temat tej firmy. I ostatni kosmetyk jest to baza pod cienie z firmy Inglot. I największym minusem jest to, że ona bardzo źle wygląda na oku. Ona ma taki żółtawy lekko kolor, taki trochę kolor jak korektor. Jest bardzo gęsta. I zobaczcie, ona już nawet nałożona na palec ma grudki. I do tej bazy Wasze powieki powinny być bardzo zadbane. Jeżeli macie jakiekolwiek miejsca ewentualnie przesuszone na powiekach, jeżeli macie dużo tutaj zmarszczek czy załamań na powiekach, ta baza to wszystko podkreśla. Ona się nie nakłada równo, tworzy grudki, podkreśla suchość. Tam, gdzie nawet tego nie widziałyście, sobie nie zdawałyście sprawy, że macie przesuszone miejsce gdzieś tam na powiece, ta baza to wszystko podkreśli. Jeśli chodzi o utrzymywanie cieni, to nie jest to zły produkt, ponieważ kolory się utrzymują na tej bazie, ona się nie roluje. Nie zauważyłam, żeby te cienie mi jakoś tutaj się przemieszczały na oku, ale nakładanie na nią cieni nie jest... No nie wyglądają te cienie dobrze, tak jak na inne bazy, na przykład z Art Deco czy z Kobo. Niestety z tej bazy nie jestem zadowolona. Ona kosztowała, ja ją kupiłam w promocji chyba około 20 zł. Ona kosztuje chyba około 30 w regularnej cenie, więc wydaje mi się, że nie jest tej ceny warta. Na moich oczach się niestety nie sprawdziła i na pewno nie kupię ponownie. Może postaram się ją zużyć. Spróbuję jeszcze może na przykład pod oczami jako taki korektor, chociaż przypuszczam, że jeżeli podkreśla miejsca przesuszone na powiece, to pod oczami będzie jeszcze gorzej. To są wszystkie kosmetyki, o których chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Dajcie mi znać, czy może one u Was się sprawdziły, co o nich sądzicie. Być może ja ich jakoś niewłaściwie używam, bo też się tak może zdarzyć. I dajcie mi też znać na temat firmy Essence, jakie są Wasze ulubione kosmetyki tej firmy, bo nie wiem, czy ja, tak jak powiedziałam, czy ja próbuję złych kosmetyków, czy mam po prostu pecha do jakichś kosmetyków może przeterminowanych, czy które już dłużej były na wystawie. Więc dajcie mi znać, co Wy sądzicie o tej firmie, jakie kosmetyki z tej firmy polecacie. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia.